Tromka, tu znowu Gimper, a to jest kolejny odcinek Zagrajmy Warcraft 3 Reign of Chaos. Kampania Orków, rozdział 5, Łowca Cieni. Napiliśmy się tutaj już z tej studni. Mamy wzmocnionych Orków, jak widzicie, i przystępujemy do ataku na Cenariusa. Czego ty pragnąć? Oni mogą coś automatycznie rzucać? Nie. Trzeba będzie ogarnąć. Jak mogę służyć? Może na troszkę mniejszej prędkości sobie pójdziemy nawet. W związku z tym, dobra. Ja słyszę twoje wołanie. Są jeszcze wojska, doślemy je. Grom jest teraz niesamowicie mocny. Dobra, lecimy, jazda. Znaki leczenia. Napierdzielać stunami tutaj po nich. Bo pułapki, obawiam się, że nie zadziałają. No, chociaż spróbujemy jedną postawić. Może przynajmniej odwróci to uwagę. Oj, więcej, więcej tych znaków leczenia. Bo mi jednostki padają. Jak nastawiacie tych znaków leczenia, to mi w życiu nic nie padnie. No, robimy tak, ty wlatujesz tam. I siekasz. O, pułapka się odpaliła, patrzcie. Ekstra. Świetna sprawa. Dajcie jeszcze znak leczenia jakiś. Dobra, wszyscy są prawie na full HP cały czas. Jakby scenariusz miał przyjść, postawimy tu pułapki statyczne na niego. Dobra, z tych warlocków to za dużo nie pokorzystałem. Ale oni też się bardziej przydadzą, jak przyjdzie scenariusz. Zaczynamy rozwalać tutaj miasto. Dobra, tutaj postawcie znak leczenia. Tutaj znak postawi, dobra. No, scenariusz już powinien się zacząć ruszać w tę stronę. Zrobimy sobie save'a, bo dobrze poszło. Jak widzicie, dużo osób nie docenia tych jednostek magicznych, typu właśnie Znachor czy Czarnoksiężnik. Natomiast to oni robią największą siekę na polu bitwy. No, scenariusz, chodź tu już, bo czekam na ciebie. Ja i moje pułapki na ciebie czekają już, żeby cię tu zniszczyć. Dopiero po zniszczeniu tej bazy on zamierza się ruszyć? No dobra, jego sprawa. Może jak tego nikiś tam wycofają, to przyleci. No pięknie, pięknie tutaj zniszczeni. Bardzo dobrze to wyszło. Także tak jak widzicie, jaki powinien być skład naszej armii na tą misję. Przede wszystkim Znachorzy i Czarnoksiężnicy, bo oni są w stanie wygrać. Tą grę, oni są dużo mocniejsi. Jest i scenariusz. Dobrze się spisał. Jesteście równie szaleni i rządni. Dobra, chodźcie tu. O kurde, te jednostki podpalają. Dobra. Jesteśmy wolni. Tak się wam wydaje. Znaki leczenia. Możecie sądzić co chcecie, ale i tak nie jesteście lepsi niż flugawa trucizna, która... Oka, leczymy go. Szał na niego, żeby mu szybciej życie spadało. Bądź przeklęty! Giniesz, scenariuszu. Nie, ty zginiesz, scenariusz, przykro mi. Zwyciężył! Tak jest. Główne zdanie wykonane, scenariusz. A nie włączyłem sobie jakiegoś dźwięku, nie. Yeah, pięknie, niszczymy ich tutaj. Witaj ponownie. Manorod, to niemożliwe. Przybyłem po ciebie i twoich braci. Choć wy, orkowie, zawiedliście przedtem nasz płonący legion, będziecie służyć nam ponownie. Nie, jesteśmy wolni. Żałosna, głupia istoto. To ja jestem gniewem w twym sercu, szałem twoich myśli. Ja dałem wam moc, byście rozpętali chaos w tym świecie i na wieczną pustkę. Tak właśnie uczynicie. No tak. Mamy zwycięstwo sobie, grom został opanowany tutaj. I mamy rozdział 6, tylko dla Wyvern. W tej samej chwili u podnóży szczytu kamiennego pazura z powrotem wcielamy się w trala.
To co? Wodzu, jak rozkazałeś, spenetrowaliśmy zbocza góry. Umocnienia ludzi ciągną się aż na sam szczyt. Co oni knują? Gdyby chcieli walczyć, mieli po temu już mnóstwo okazji. Idzie Kern. Iśne alo, porach, młody wodzu. Kern, co ty tu robisz? Nasz dług wobec orków można spłacić tylko krwią. Przybyliśmy pomóc wam dotrzeć do wyroczni. Jednak ci odziani w metal różowo-skórzy zwiastują chyba kłopoty. Ci różowo-skórzy to ludzie. Nasi wrogowie zza morza. Wygląda na to, że nie zamierzają pozwolić nam wejść na szczyt. Mądrość wyroczni należy do wszystkich. Może pomogą nam żyjące nieopodal wiwerny. One też nie kochają intruzów. Dobra. Zaczynamy sobie kolejną misję. Główne zdanie. Szczyt kamiennego pazura zniszcz bazę ludzi strzegącą szczytu. Dwie dodatkowe misje mamy. Cel ma 6 poziom. Za honor. Mamy taurenów. Posłuchamy sobie, co tutaj mają nam do powiedzenia. I co? Będzie byczo. Nie pchaj mnie, bo cię wezmę na rogi. Naprzód, byki. Masz mleko? Widzę tu niezły pasztet. Hej, co to za litery wypalone na moim tyłku? Ole! Ole! Przepraszam. I co? I co? Potem sobie dźwięki tutaj damy, okej. Okay. Od tej pory nie, możemy szkolić taurenów. Kern też ma 6, on ma umiejętności Kerna wam pokaże, bo chyba żeśmy jeszcze nim nie sterowali, co? Nie przypominał sobie. On ma tak falę uderzeniową, leci przed siebie taka fala, przed niego taka fala. To zdaje obrażenia. Stąpnięcie, no to uderza w ziemię, jak widzicie, i ogłuszamy na 3 sekundy. Aura wytrzymałości zwiększa szybkość ruchu i szybkość ataku. I reinkarnacja, kiedy ginie, to może się wskrzesić raz na 4 minuty. Dobra, zaczynamy w takim razie. Rozbudowujemy bazę, badamy grabież. Ulepszamy sobie tych tutaj. Wyszkolimy ze 2 siepaczy, może jednego. Dawaj! Tralem polecimy na zwiat. Co on tu miał za itemy? Nie najgorsze. Nie najgorsze itemy miał. Zrobimy sobie Z114. Teraz tak, tu mamy jakieś jaszczury. Sobie je zabijemy. Prosta sprawa. Duchy są niespokojne. Nie wiem, jak tutaj będzie z atakami od ludzi, zaraz zobaczymy. Pokażę wam, tutaj mamy tąpnięcie, proszę bardzo, ogłusza. Fala, proszę bardzo, zadaje obrażenia. Zwiadowca się wycofają. Splugawione źródło. Pewnie będzie quest, żeby je oczyścić, tak podejrzewam. To miejsce zostało zbezczeszczone. Opuściły je opiekuńcze duchy. Lok, Regar, Nogal. I co, jakiś quest może, żeby to oczyścić? Jest. Zabić na centaurów, przynieść glif oczyszczenia, by uratować źródło. Idą ataki różowo-skórych, czyli ludzi. Kern tutaj największą siekę wśród nich robi, bo są małe jednosteczki. On takie lubi najbardziej. Bo wszystko ma obszarowe, tak naprawdę. Czy masz tu coś na odnawianie many? Nie masz. Szkoda. Kernowi przydałoby się manę odnawiać, bo on ze swoich zaklęć robi świetny użytek. No ale nic, nic, nic. Nic nie szkodzi. Zrobimy sobie tych 2 siepaczy. Albo nie, skupimy się na początku na rozbudowie bazy. Dawa, tą grabież później zrobimy, bo na razie nie idę do ataku. Mamy sklep goblinów i tutaj idziemy. Rozumiem. Aż do tego miejsca. Tutaj się trzeba drogą powietrzną w ogóle dostać z tego, co widzę.
nie ma tutaj normalnego wejścia. Okej. Czyli co, ty mi tutaj zrobisz, ty mi tutaj zrobisz. Ołtarz Boga potrzebuje, żeby ulepszyć warownię. Kolejna sprawa, bestiarnia. No to zaczniemy się tu rozbudowywać. Znak strażniczy postawimy tam z przodu. Ta z dingo, człeku. Hop. Będziemy wiedzieć, kiedy będą szli ludzie. Gotów do pracy. Tutaj w tej przełęczy sobie będziemy budować wieżyczki. To jedyne miejsce, z którego może nadejść atak od ludzi. Jeżeli tutaj będą wieżyczki... O, goddammit! Uciekaj. Pod wieżę, no spokojnie. Mamy tutaj wieżyczkę. Trzeba z niej skorzystać. Dobra, wy się bijcie. Karnitral idą po tych. Weźcie tutaj. Szybko, zanim zniszczą mi to. Zanim mi to zniszczą! O! Za późno. Pięknie skoszeni. Niestety straciłem wieżyczkę, ale nic nie szkodzi. Postawimy sobie nowe kilka wieżyczek. W międzyczasie, któryś mi tutaj skończył. Tak, ołtarz burz. Zgadza się. Dobra. Ten jest ranny, musimy go wyszkodzić tutaj. Nie mogę na maksymalny poziom, bo nie mam fortecy jeszcze. Zaraz sobie ją zbudujemy. Praca. Tutaj porobimy te wieżyczki. Ja to zrobię. Ty chcieć moja pomoc? Tutaj stawię pułapkę statyczną już. To być dobry wybór, człowieku. Na wszelki, jakby ludzie zechcieli zrobić atak. Dobra, jeszcze jedna wieżyczka i to na razie starczy. Później coś tam jeszcze sobie dobuduję. W tym momencie robimy sobie, przemieniamy warownię w fortecę. To jest pierwsza i najważniejsza czynność, którą musimy tutaj wykonać, jeżeli chcemy przygotować się do ataku. Potrzebne nam są te znaki leczenia, bo jeżeli dobrze makrujemy jednostkami, znaczy dobrze zarządzamy pojedynczymi, nie? To one uciekają na małe ilości zdrowia i te znaki leczenia bardzo pomagają w utrzymywaniu ich przy życiu. Mam wojenny młyn? Mam, to dobrze. Lepszymy sobie to w ten sposób. Gotowe! Wieżyczki się porobiły. Czego ty chcieć? Gotowe! Tak. Jasne. Możecie iść tutaj. Powydobywać troszeczkę drewna. Co tutaj tak stoisz? Coś trzeba zrobić. Może legowiska będziesz budował tutaj. Nie można budować. Z2. Gotowe! Mamy wieżyczki. Także git. Ty też legowiska zrobisz. Tu nie można budować. W ten sposób. Ja słyszę twoje wołanie. Ty, ta pułapka się powoli kończy. Jak mogę służyć? Postaw drugą. To być dobry wybór, człowieku. W ten sposób. Czekam na ulepszenie na fortece. To jest najważniejsze dla mnie w tym momencie. A może sobie Z2 się patrzy w szkole w międzyczasie. Bo tak czy siak przydadzą się oni. Tych sobie zgrupujemy. W razie czego mam zawsze zwój leczenia. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Te legowiska się tu już budują. Kończą budować. Ta z dingo, człeku! Mamy fortecę, ekstra. Oddam życie za chorów. Możemy ulepszyć znachorów oraz szamanów, za chwilę też ulepszymy. Przydałaby się druga kopalnia złota, ale to jeszcze nie teraz. Za momencik będziemy się za tym rozglądać. Tym zbadamy spętanie. Może jeszcze jakiegoś trolla tutaj wyszkolimy. Bierzmy się do roboty. No bo ten zaraz będzie mógł znaki leczenia zrobić, wyleczymy sobie tutaj wszystkie wojska. I będziemy mogli ruszyć do przodu. Jeszcze chwileczkę. Niech tutaj odpowiednie badania się zrobią. Jak mogę służyć? Gotowe, dingo! Ta z dingo! Tak.
To ten Taurenów? No, możemy zrobić. Nie, nie potrzebuję na razie. Nie potrzebuję na razie. Tutaj jest ich dużo. Ty możesz do drewna iść. Ty też zresztą. W poprzedniej misji mieliśmy dużo drewna, więc nie musieliśmy się tak skupiać na jego wydobyciu. Tutaj natomiast nie ma tego drewna wcale dużo. Już lepszone. Jeszcze chwila. Jak chcieć, twoja pomoc. Pyk. Dobra. Leczymy tutaj sobie ich. O, leci też atak. Hop. Pięknie zestunowani. Na 6 sekund. Nie mogą nic robić. Świetna sprawa. Zostałem po prostu zniszczeni dzięki temu, no nie? Nie są w stanie nic tutaj zrobić. Mamy jakiś przerywnik. Harpie uwięziły wiwerny. Strzeż się, stary głupcze. Góra Kamiennego Pazura należy do nas. Ani ci barbarzyńcy, ani ludzie nie odejdą stąd żywi. Do ataku, siostry! Tak, tak, tak. Dobra, jazda w takim razie. One niesamowicie usypiają mnie. Świetna sprawa. Goddammit. Do tyłu, trolu. Tutaj większość nie mają co do roboty. Napierdzielać. Możesz już spętać? Możesz. Hop. No i dobra, królowa Harpi niestety umiera. Ja wiem, czy niestety. Dla mnie to stety. No, dobra. Wisiormany. O, to będzie dla Kerna. Będzie mu więcej tych zaklęć tutaj napierdzielać. Teraz tak, tutaj sobie zrobimy ze dwóch znachorów. Jednego szamana. Trochę się patrzy i trolla. I tutaj ze dwóch jeźdźców może. Tak sobie zaczniemy armię robić. Ty się wycofaj, trolu. Postaw tu pułapkę. W razie ataku będziemy się teraz poruszać samymi tymi gościami. Zdobędziemy trochę złota, wybijając neutralne stwory. Natomiast w tym momencie zrobię przerwę póki co. I zapraszam was na kolejny odcinek Zagrajmy Warcraft 3 Reign of Chaos.